Tym potem wychodzą z ciebie wszystkie brudy. I powiedz mi, czy dalej pot jest przeźroczysty, czy zmienił kolor? Zaczęło się tu wybielać ciało. To są brudy? Tak. Dobrze, to ja teraz zwiększam jeszcze milionkrotnie ten program i teraz już wyrzuca dosłownie wszystko. I to wszystko wychodzi z ciebie, takie fontanny, gejzery wybuchają, to wszystko z ciebie wyrzuca. Wszystkie brudy, toksydy, złogi, jakieś pierdoły, wszystko wyrzuca, wszystkie programy i to wszystko ścieka po tobie do Matki Ziemi. Wszystko ścieka. Ja teraz kieruję na ciebie taki deszcz, który jest z wody o strukturze czystego kryształu. On ma potężną moc i to wszystko z ciebie od razu spłukuje. Z twoich wszystkich ciał, z twoich wszystkich zmysłów, całego twojego otoczenia. Ja mu teraz zwiększam moc, też 100 miliardów krotnie. Ma potężną moc pełnego oczyszczania i to wszystko, co z ciebie wychodzą, te brudy, te świństwa, to wszystko od razu zostaje spłukane do Matki Ziemi, a cały czas Matka Ziemia to wszystko spala, niszczy to i to już nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, a ty od tego wszystkiego, co już z ciebie wylazło i co jeszcze wyjdzie, jesteś już wolny na zawsze. I ja teraz przyspieszam. I znowu wzmacniam 100 miliardów krotnie tą moc. A teraz podnoszę wibracje twoich komórek. Teraz do 1000 herców. Każda komórka ma taką wibrację. Teraz do 50 tysięcy herców. A teraz do 1 miliona herców. Powiedz, co się działo, gdy mówiłem ten wzrost wibracji komórek? Co odczuwałeś w ciele? Taki lekki dreszcz. Dobrze. To teraz podnoszę do wibracji absolutu i teraz jeszcze wzmacniam miliardkrotnie wibrację absolutu. Czyli wszystko u ciebie fruwa teraz. I co się dzieje? Też dreszcz, ale taki stymulował się na głowie. Czujesz jakiś opór na głowie, tak? Kasiu? Tak. Zobacz, co to jest na tej głowie. Co się tam skumulowało? Coś ciężkiego. Dobrze. Faktycznie. Dobrze, a powiedz Jędruś, co ty widzisz? Jak ty to widzisz? Co to jest na tej głowie? Nie mam obrazu. Nie masz obrazu? No. Powiedz mi, chcesz, żebyśmy to usunęli? Tak, tak, oczywiście. Dobrze, Kasiu, ja ci daję potężną moc teraz. Jesteś 10 razy większa i potężniejsza od tego czegoś, co siedzi na tym. Mhm. I teraz weź to wszystko. Zdejmij z Jędrusia z powiązaniami, podłączeniami, programami, ze wszystkim. Wszystko z niego zdejmij. Chwyć to prawą ręką mocno za sam środek, jakby za serce tego czegoś. Mhm. Wyjmij to i wszystko lewą ręką podłączaj resztę z najmniejszymi podłączeniami, jakimiś fantomowymi programami. Do tego dołącz i jak już wszystko będziesz miała, jakbyś mówił, w jednej kulce, wtedy powiedz. Jest. Zapytaj się go, kim jesteś? Są jakieś stresy, strachy i stresy. I śmieszne jest to, że ja już to mu wyciągałam, jak go oczyszczałam po klatce, to coś wyciągałam i teraz znowu wyciągam to samo. Aha, dobrze. Strachy, stresy, dobrze. Jędruś, chcesz się pożegnać z nimi? Tak. Powiedz im na głos, że ich nie chcesz, nie potrzebujesz, że dziękujesz za to, że były, ale już nie chcesz. I chcesz być wolny od nich i chcesz, żeby one były wolne od ciebie. To jest bardzo ważne. Dziękuję wam, nie chcę was uczyć. Odsyłam od siebie. Nigdy nie wracajcie. Wyznaczam wam, wracam sobie.
Chcę się od was uwolnić i chcę was uwolnić od siebie. Dobrze. Na mocy wolnej woli, Jędrusia, to teraz, Kasiu, dajesz to do Słoneczka. Słoneczko swoimi rączkami zabiera to z twojej dłoni i zjada, spala, to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, a Jędruś jest już od tego wolny na zawsze. Jędruś, odczuj całym sobą. Czujesz, że opuściło cię coś, że od czego się uwolniłeś? Dobrze. W takim razie teraz ja doprowadzam do ciebie taką czystą energię ze źródła, twoją własną. To jest białe światło. Ja go wzmacniam jeszcze miliardkrotnie. Czyli to jest jak światło lasera. Ma potężną moc. I to jest twoja własna energia. Ona wchodzi teraz przez czakrę korony do twojego wnętrza, przez głowę, przez wszystkie zmysły, przez wszystkie ciała i idzie jak skaner i laser, który wszystko oczyszcza, wypala, usuwa wszystkie programy, zapisy, fantomy, pierdoły, energię, wszystko czyści i schodzi coraz niżej. Ja podłączam cię do Matki Ziemi, to światło wypełnia ciebie, całe twoje wnętrze i wyciska wszystko z ciebie. Teraz widzisz, jak już do pasa jesteś biały, do kolan, i całe stopy już są białe i po tym podłączeniu taka czarna maść schodzi na dół i wchodzi do Matki Ziemi i już jesteś od tego wolny na zawsze. Matka Ziemia to spala, to już nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie. I teraz powiedz mi, jak się czujesz? Dobrze. Przyjrzyj się teraz swojemu ciału i powiedz, czy ono jest całkiem czyste? Ja teraz wzmacniam ciebie, oczyszczam do perfekcji wszystkie twoje zmysły, a szczególnie zmysł wzroku i zobacz, czy jesteś wystarczająco czysty, czy czujesz, że jesteś wystarczająco czysty, czy jeszcze coś ci nie pasuje na swoim ciele. Ja odbieram tego tak jakoś wyraźnie. Tu nawet wzrok nie jest taki ważny. Ja chcę, żebyś to odczuł swoim wnętrzem. Czy czujesz, że uwolniłeś się od wszystkiego, czy coś jeszcze jest? Choćby najmniejsze jakieś odczucie. Przychodzi mi myśl, że jeszcze jakby coś było. Aha. I teraz tak. Poczuj, gdzie to może być. W którym miejscu? Pierwsza myśl, jaka przyszła, to grając szyi. Tak była. Dobrze. Kasiu, zobacz, czy dobre odczucia ma Jędruś? I wiesz co, ja cały czas słyszałam kolana, ale sprawdzę to gardło. Dobrze. Silnie można wzmocnić tą czakrę. Dobrze. Ja teraz doprowadzam taką czystą, piękną energię i oczyszczam wszystkie czakry, tą czakrę wzmacniam do wszystkich i synchronizuję wszystkie. I teraz wszystkie mają odpowiednią wibrację i odpowiedni kierunek. I odpowiednio są otwarte. Jest pełna synchronizacja teraz wszystkich czak. I co, Jędruś, czujesz? Jak ktoś się wspomniał o kolanach, to poczułem kolana i lewą stopę jeszcze. Dobrze, Kasiu, zobacz, o co tu chodzi z kolanami i z lewą stopą? Na czerwono mi świecą. No to jest stan zapalny. Tak, stan zapalny, tak odbieram. No i zaraz zobacz, znajdź teraz konkretnie punkt ten, który powoduje ten stan zapalny. Mam takie punkty, tak mniej więcej na środku kolana. Dobrze. Teraz weź, zoperuj je. Usuń to wszystko, odbuduj tkankę, oczyś pięknie wszystko światłem, a Jędruś będzie się przyglądał, jak ty to robisz. I będzie odczuwał. Prawe zrobione, a od lewego widzę, że promieniuje do nogi, tak idzie taka żyłka aż do stopy. I teraz zobacz, o co tu chodzi właśnie, co to jest? Dlaczego tam jest takie połączenie? To jest taka żyłka, ale jakby to szło po kości. Czy to jest od stopy idzie do kolana, czy od kolana do stopy? Od kolana do stopy. Od kolana do stopy. Dobrze, to teraz znajdź ten punkt w kolanie, od którego to się zaczyna. Tak bardziej od lewej strony kolana. Dobrze, zoperuj to ładnie. Napraw, podłącz meridian, podłącz nadi, niech popłynie.
Odbuduj tkankę, podłóż tak, że wszystko napraw, żeby był stan idealny. No i to tak schodzi, już teraz ładnie się oczyszcza przez to kolano w dół do stopy. Pięknie, dobrze. I teraz zobacz, jak już się całkiem oczyści, aż do samej stopy i stopa też, to tam sprawdź, czy nie ma jakichś zmian. Jak trzeba, coś ponaprawiaj i usuń, żeby tak, żeby już żadnych śladów nie było. Jest ładnie. Dobrze. Teraz jędrość odczuj całym sobą. Poczuj teraz, ja podnoszę wibracje twoje do 100 miliardów herców na każdą komórkę. Całe twoje ciało ma taką wibrację, każda komórka, najmniejsza, wszystko. I teraz poczuj, co czuję, że jest coś nie tak. No, mi się jeszcze taki... Jak kończą się żebra, w środkowej części brzucha, coś takiego jeszcze czuję. Jak brzuch mostek? No, tak, tak. Dobrze, zajrzyj, Kasiu, właśnie o co tu chodzi? Czy to są żebra, czy coś głębiej? Coś głębiej, tam jest jakiś też taki mięsień. Teraz otwiera się cała ta przestrzeń jamy brzusznej, teraz wyraźnie widzisz to, co jest uszkodzone, co boli. I co to jest? Jest coś, co tak pracuje, co potrzebuje energii. To jest takie, się zrobiło ciemne, ciemno-brązowe. Jak to wygląda? Co to jest? To jest jakiś mięsień, organ? Co to jest? To jest jakiś chyba mięsień, takie coś bardziej... Takie jajo się układające. Nie wiem, co to jest. Dobrze. Coś mi tu nie pasuje. Mi to wygląda na taką gulę, takie właśnie jak gęsie jajko, takie duża gała. Tak. I to wygląda mi na ciało obce. No, bo ja to widzę na taką narośl, jakby właśnie, tak to wygląda. Zapytaj się, Kasiu, tego czegoś, kim jesteś. Jakby pasożytem. No właśnie. A zapytaj się, z jakiego powodu powstałaś? Co jest przyczyną tego, że jesteś? Jakiś stan zapalny. Wiesz co, to mi wygląda na stan zapalny, który zaczął się w tym miejscu i on ciągnął dalej i te kolana i ta stopa to było jakby połączenie z tym. Ale skąd się wziął? Ja wiem, o co chodzi i muszę powiedzieć wam, że nieciekawa sytuacja. By była, gdybyśmy go nie znaleźli. Dokładnie. Dobra, żeby mu nie nadawać mocy, nie będę mówił, kim on jest, tak. Bo on jest nikim. Kasiu, teraz daję ci taki zaszczyk. Zaszczyk, dokładnie, jest, tak chciałam. Który jest z kontrastem i teraz wpuść tak. W niego i teraz on będzie świecił na czerwono i wszystko to, co z nim jest powiązane. Wszystkie żyłki, gdzie idzie, gdzie rozchodzi się i teraz zobacz. No i poszło w dół, tylko że to tak inaczej świeci, bo tam to już jest uzdrowione jakby. Tak, tak, ja wiem, ale chodzi o to, że te wszystkie rzeczy, które zostały, bo to, co uzdrowione, tego nie ma, ale co jeszcze nie zostało uzdrowione, to wszystko jest. I teraz chodzi o to, że właśnie widzisz wyraźnie całość. I teraz weź to wszystko chirurgicznie usuń. Ja sobie to zamrożę, będzie mi łatwiej to wyciągnąć. W porządku, możesz to zamrozić i wyciągnąć. Ty się, jędruś, całkowicie rozluźnij, tak jakbyś był na wczasach. Absolutny, pełny relaks, otwórz się całkowicie, a Kasia to wszystko wyciągnie. Bo to nie jest potrzebne. Możesz powiedzieć, że wybaczam ci, wybaczam sobie. Proszę o wybaczenie, dziękuję, że byłeś, ale już cię nie chcę, nie potrzebuję, chcę ciebie uwolnić i siebie nawzajem. Amen. Tak jest. Muszę powiedzieć ci, Jędruś, że jestem zaskoczony tym czymś akurat. To bardzo zaskoczony jestem, bo nie spodziewałem się, że coś takiego może się wykluć. A to już zaczęło się kluć. Trzymam to, ja to już odsyłam do słoneczka. Dobrze, w tej chwili. Dajesz to do słoneczka, słoneczko to przejmuje od razu prosto z swoich rąk, z całymi programami, powiązaniami, emocjami, ze wszystkim, z czego powstało, z całym tym swoim bagażem. Spala to od razu i to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie i nigdy nie istniało. Więc konsekwencji żadnych nie będzie tego. I teraz wszystko znika z Jędrusia, jest absolutnie czysto. Ja teraz wprowadzam taką czystą, białą energię, wzmacniam ją 100 miliardów krotnie. To jest laser, który teraz absolutnie
oczyszcza, dezynfekuje i odbudowuje tkankę do pierwotnej, idealnie zdrowej. I ma wszystko oczyścić, wszystko odbudować, żeby nie było najmniejszego śladu nawet po tym. Jest elegancko. Pięknie, dobrze. Jędruś, teraz poczuj, czy czujesz, że coś opuściło cię, co wcześniej czułeś, że było? Nie czuję już tego. No i ekstra. I o to właśnie chodzi. Twój stres, to wszystko, co cię gniotło ostatnio, to ono skumulowało się w taką gałę i ono cholerstwo zaczęło puszczać korzenie. Tak, to wyglądało dokładnie. Ja nie chcę mówić, co to było, jak to medycyna nazywa. Bez sensu już, teraz nie ma sensu, tego. Tak, tylko ja ci pokazuję mniej więcej. Zrobiła się wielka gała, z której poszły korzenie i jakby się to rozsiało, no to byłoby bardzo nieciekawie. Więc w ten sposób masz szczęście, ale musisz pamiętać o jednej rzeczy. Żebyś nie stresował się, nie przyjmował na brzuch niczego. Rozumiesz? Żeby całe okolice brzucha były wolne i spokojne. Chodzi właśnie o to, żebyś pamiętał jedną rzecz, że te wszystkie lęki, stresy, obawy, pewne niemoce, tego typu energie skumulowały się w twoim brzuchu z powodu jakby pewnej takiej niemocy zaczęły się zaciskać i dlatego ty już to czułeś, ale to zaczęło budować takiego gluta, obce ciało. Dlatego teraz nie ma tego i tego już nie ma i nigdy nie będzie, ale musisz pamiętać o jednej rzeczy, że jeżeli na przykład coś nie możesz zrobić, to trzeba odrzucić. Od razu odrzucić to. Nie próbować niczego na siłę, rozumiesz? Czyli tak zwaną musisz włączyć umiejętność rezygnacji. Chcesz na przykład coś i w tym momencie nie ciśniesz na to. Dajesz na luz, tak jakby ci to nie było potrzebne, mimo że to jest potrzebne, ale ty tego nie chcesz, rozumiesz? Wyrzucasz na luz i wtedy to dostajesz. A jeżeli ty bardzo coś chcesz osiągnąć, coś chcesz zrobić, to wtedy zaczyna ci jakby kumulować się to napięcie i oczekując tego, że nic się nie dzieje, że ty chcesz, a nic się nie dzieje, powodujesz wzmacnianie tego punktu, a nie tego, co chcesz, rozumiesz? Czyli tutaj, ja tu widzę, u ciebie największy stres, to co tu powstało, głównym powodem jest brak pracy, o której myślisz. Pracy stabilizacji takiej. Ja to tak czuję właśnie, że brak tej stabilizacji, że gdybyś ty znalazł sobie taką pracę, jaka by cię satysfakcjonowała i byś mógł mieć stały dochód i to wszystko by się turlało, wtedy byś jakby czuł się wolny, spokojny. Ale prawda jest inna. Jak będziesz się czuł wolny i spokojny, niczego nie będziesz miał, to wtedy to do ciebie przyjdzie. A jak będziesz bardzo chciał, to w ten sposób idzie cała energia na chcenie, na tą moc, na to odczucie, a nie na to, co ty chcesz. Już teraz rozumiesz? Tak. To jest tak mocne, dlatego ja ci mówię o tym, że ja to odbieram. Taki zbyt długi miałeś okres czekania, i wytworzyłeś zupełnie coś innego, czyli nie zasiliłeś tego. Więc to, co ja zawsze mówię, ja tak bardzo często właśnie o tym mówię, najważniejsze, żeby niczego nie chcieć. Mówisz tak, przykładowo, no potrzebny mi jest nowy samochód, potrzebna mi jest nowa praca, potrzebny mi jest nowy dom, nowe meble. Mówisz, co ci jest potrzebne. Wypuszczasz to i zapominasz o tym, żeby nie było później chcieństwa, bo chcieństwo ci zeżre tą energię, i tego nie dostaniesz. A jak wypuścisz intencję, niczego nie chcesz, to to przychodzi do ciebie już w gotowym produkcie. Rozumiesz? Musisz to zastosować, dlatego że do tej pory było zupełnie odwrotnie. Chciałeś, ale cały czas spalałeś energię, zamiast ona miała iść na to, co chcesz. Ja ci powiem tak, to wszystko, co ty chcesz, stoi koło twoich drzwi. I nie może wejść, bo drzwi są zamknięte, bo ty zamknęłeś drzwi, ty tak bardzo chcesz, że zapomniałeś drzwi otworzyć. Czyli nic nie chcieć. Ja tak odbieram to. Może ja się mylę, nie wiem. Teraz czujesz to mocniej, tak. O to mi chodziło, ja chcę, żebyś ty to mocno poczuł, bo wtedy, gdy ty to poczujesz całym sobą, to ty wiesz, że to jest prawda i ty coś z tym zrobisz. A jak ty tego nie poczujesz, no to klopsik jest.
Dobrze, to teraz Kasia cię bierze za rączkę ładnie i dzisiaj masz randkę z Kasią na środku oceanu. Jesteście teraz na środku oceanu, stoicie sobie, jest piękna pogoda, świeci słoneczko, ja całą twoją świadomość tam przenoszę. I jesteś teraz. Popatrz się na Kasię i powiedz, jak Kasia wygląda. Opisz mi jej wygląd. Co czujesz przez takie odczucia? Będziesz odczuwał i mów. Bardziej się kieruj odczuciami. Jak Kasia wygląda? Bo stoi naprzeciwko ciebie. Stoi jak u prasy. Ja stoję plecami do słońca. Dobrze, powiedz mi, jak Kasia wygląda. Powiedz, ma czarne kręcone włosy, czy czarne proste? Jakie ma? Blond. Kasiu, ty masz blond długie? No, tak. O kurczę, ale szok. Nie, Jędruś, to ty naprawdę widzisz. Wiesz, dlaczego zobaczyłeś Kasię? Bo tak naprawdę to ci nie zależało na tym. Rozumiesz teraz? Dlatego zobaczyłeś, jak chciałeś widzieć, to każdy raz robiła się ciemność. Zwróć uwagę, że od początku tej sesji miałeś obrazy, jak tylko chciałeś się im przyjrzeć, znikały. Same się pojawiało coś, widziałeś, krople potu, wyraźnie widziałeś, a potem widziałeś, jak wszystko znikło. Rozumiesz? Dlatego, że zacząłeś chcieć. Zwróć tylko uwagę na to, że to jest prawda, co ja mówię. Czyli wniosek jest bardzo prosty. Widzisz, po prostu popatrzyłeś na Kasię i mimo, że ja ci na siłę chciałem wcisnąć, że czarne włosy, to ty jednak powiedziałeś co innego, bo tobie nie zależało na tym, więc powiedziałeś to, co odczułeś. I to jest ważne, żeby tą pierwszą myśl podawać. Rozumiesz? Dobra. O inne szczegóły już nie będę pytał ciebie, ale powiedz mi, czy woda jest normalna, taka spokojna, czy jest jakaś fala na morzu? Równa i spokojna. Równa, spokojna, dobrze. A powiedz mi, czy chociaż jedna chmurka na niebie jest? Delikatne białe chmurki. Delikatne białe chmurki. Powiedz mi, czy ty na pewno widzisz te chmurki, czy tobie się wydaje? Widzę. Widzisz, nie? To teraz popatrz, Jędruś, co ja zrobię. Ty widzisz, jak ja teraz swoją taką wielką ręką prawą chwytam te wszystkie chmurki i wkładam je do lewej i składam wszystkie. Popatrz, jak zdejmuję z nieba. I już wszystkie zdjąłem i już nie ma ani jednej chmurki na niebie, tylko widzisz przed sobą taką wielką moją dłoń, która trzyma te chmurki wszystkie. Jest tak? No jest. Dobrze, a teraz wypuszczam te chmurki, niech sobie lecą, bo one też chcą żyć, też chcą się bawić. Jędruś, słuchaj, teraz ty startujesz i biegniesz i Kasia obok ciebie. Biegniecie razem bardzo szybko. I teraz biegniecie już z prędkością 50 km na godzinę, 100 km na godzinę, 200 km na godzinę i zaczynacie się powoli unosić. I już przestajecie ruszać nogami i już lecicie w powietrzu. Lecicie z bardzo dużą prędkością i teraz popatrz, razem skręcacie w lewo, razem w prawo, razem do góry, teraz robicie piruety, fikołki i lecicie w dół, śruba i heja, i z powrotem. Popatrz, jakie ewolucje wykonujecie, jaka jest pełna synchronizacja. Zwróć uwagę właśnie, że wykonujecie dokładnie to samo. Powiedz mi, kto kieruje wami, że wy wykonujecie dokładnie te same ewolucje? Ja kieruję sobą. No, a Kasia? Ona chyba sobą. Kasia, ty kierujesz? To powiedzcie, dlaczego jest taka synchronizacja? Dlaczego wykonywaliście tak samo to wszystko? To mi ciekawi. Ja widziałem, jak obok mnie robi te same zwroty. No właśnie, dlaczego? Skoro sam prowadziłeś, Kasia sama, a robiliście jednakowo. No tu nie rozumiem. Ja rozumiem, że ptaki lecą i wszystkie wykonują i taki sam szyk mają. Bo one ponoć mają umysł zbiorowy. No i tak tu jest, nie? To chciałem właśnie pokazać wam, że mimo, że Jędruś sam myślałeś, Kasia sama, to jako umysł zbiorowy robicie to jesteśmy samo. Jesteśmy jedne. Dokładnie. Poczułeś to, Jędruś? Tak. I o to mi właśnie chodziło. I teraz słuchaj, Jędruś, teraz robimy takie coś. Lądujecie obydwoje na tej wodzie.
Ja was zaniżam pod wodę i jest koło was rafa koralowa, jest mnóstwo rybek przy rafie i powiedz mi, w jakich kolorach najwięcej jest ryb? Czarno, żółte, takie pasy pionowe. Czy widziałeś kiedyś takie ryby? Może kiedyś widziałem. Bo chodzi mi o to, że jeżeli ty takie ryby widziałeś, to prawdopodobnie twój umysł teraz robi jakieś oszustwo, wyświetla ci jakąś projekcję nieprawdziwą. Jak ty ich nigdy nie widziałeś, to jest duże prawdopodobieństwo, że ty widzisz naprawdę te ryby. Jak myślisz, ty je widzisz czy nie? Skojarzyło mi się, że to może być jakieś obrazy, które wcześniej widziałem. Aha, dobrze. To teraz podpływają do ciebie te rybki, powiedz do nich cześć. Cześć. Co odpowiedziały? Kiwnęła głową. Dobrze. Zapytaj się tą rybkę, jak masz na imię? Jak masz na imię? Ela. Ela. No popatrz, widzisz? Z Kasią pływasz, rybki podrywasz, Ele. No wiesz co, Jędruś, ty zaczynasz to rozrabiać. Dobrze, dobrze. Zapytaj się Eli, czy mogłaby ci pokazać tobie i Kasi, jak żyją sobie, czy ma rodzinę, gdzie żyje, czy ma jakiś domek, żeby pokazała ci swoje życie. Zapytaj, czy może ci pokazać tak? No to płyńcie sobie teraz. Płyńcie sobie i niech ona wam pokaże i wszystko opowie. Opowie, jak żyją te rybki, o co tu chodzi w tym wszystkim. Czy są szczęśliwe, radosne. Płynę za nią. Tak. Ona płynęła w dół, odpłynę w ciemność, ten słońce zostaje za nami. Dobrze, pływajcie za nią. Ja teraz tam zaświecam światło i teraz pięknie widzicie, gdzie płyniecie. Racha już zniknęła. Tak. Jest odpływ. Dobrze. Już dopływacie do celu, powiedz, co tu jest. Gdzie zaprowadziła ciebie i Kasię? No ja widzę, jak jest niewyraźne. Dobrze, ja teraz daję ci takie specjalne okulary, tobie i Kasi. I to są specjalne okulary, teraz widzicie tam wszystko bardzo wyraźnie. Co Ela tobie pokazuje i Kasi? Co wam pokazuje? Jak coś nie rozumiesz, to pytaj ją, ona ci wytłumaczy wszystko. Co Ela, co ty pokazujesz mi? Dlatego ja odpłynęła. Kasiu? Tak? Co Ela mówiła? Ja chciałam się zapytać, czy ona pomocy nie potrzebuje, ale chciałam, żeby Jędruś się zapytał. Dobra, Jędruś, zapytaj się, ale jeszcze Ela wraca z powrotem. Zapytaj się ją, czy Ela potrzebuje może jakiejś pomocy. Dlaczego potrzebujesz pomocy? Że tak. A jakiej pomocy? Że o co chodzi? Kasiu, popytaj się, o co tu chodzi. Na pewno oczyszczenia, ale w tym miejscu jest jakieś faktycznie skumulowane takie coś czarnego, co się wydobywa z ziemi. Rozumiesz teraz, Jędruś, o co chodzi? Ela was zaprowadziła właśnie w takie miejsce, pokazała tam brudy, męty, że to ich środowisko, że coś ich zatruwa. I o to chodziło. Zapytaj się, Kasiu, Eli, czy to jest prawda? Tak. Rozumiesz to teraz, Jędruś? Ona chciała pomocy twojej. Chciała, żebyś ty jej pomógł. Pomożesz jej? Ja teraz daję ci moc. Jesteś 10 razy większy i potężniejszy niż te brudy, które tam są i zanieczyszczenia. I teraz weź oczyść to wszystkie te brudy. Te wszystkie brudy wysyłasz do słoneczka. Słoneczko to wszystko spala, to już nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. Woda już jest teraz absolutnie czysta i teraz zaspawaj dno, tą szczelinę, którą się wydostaje. To wygląda jakby jakieś toksyny. Nie, odpady? Jakieś mięso jest. Tak wygląda jakby to, była wiesz, rana. Co, ja... Rana tak, w ziemi. Dziwne to jest. Czy ja to zaspawa? Tak, zaspawaj całkowicie, ładnie zaczyść, żeby to się już nie wydostawało, żeby ich środowisko nie było zanieczyszczane. Jeszcze coś posmaruję, żeby to ten spaw lepiej trzymał. Dobrze, tak. Teraz co Ela mówi na to? Dziękuję. Widzisz? Właśnie trzeba zawsze jakby próbować odczytać to,
co ten ktoś nam przekazuje. Dlatego, widzisz, zaprowadziła jakby w tą głębinę. Pokazała to ciemne, pokazała te męty, pokazała ten właśnie wydobywający się to coś. Także to jest takie ważne. Dobrze. W takim razie, skoro Ela jest szczęśliwa, zadowolona, wypływacie z powrotem koło rafy i teraz popatrz, jak teraz wygląda koło rafy. Jak wyglądają rybki, jak wygląda rafa, jak wszystkie roślinki, czy są zadowolone, szczęśliwe z tego powodu, co zrobiłeś. Słoneczko przebija przez wodę. Dobrze. Teraz podpływają delfiny i do ciebie podpływa ten o kolorze... Kolorze szarym takim. Dobrze, zapytaj się go, jak ma na imię. Hasle. Hasle. Pięknie. Zapytaj się go, czy możecie popływać sobie tak wszyscy razem. Ty, Kasia, oni, wszyscy razem. Pobawić się tak na full, pobawić się tak, jak to delfinki se pływają. No to zaczynacie pływać. Teraz każdy z was wykonuje różne ewolucje i teraz pływacie tak na full, po prostu szalejecie na full. Powiedz, co robisz? Pozwolę mi się złapać za plecko i trzymając lewą ręką za nim. Dobrze. Kasiu, a ty sama płyniesz, czy też korzystasz? Sama. Sama, dobrze. I powiedz mi, jakie ewolucje wykonujecie? Pod wodę. Czyli tak jak delfinki płyną, że idą pod wodę, nad wodę. Pod wodę, nad wodę, tak? Tak. A, dobrze. Jest duża szybka. A jak myślisz, mógłbyś tak samodzielnie też płynąć, czy potrzebujesz pomocy? Nie mogę, płynąć sam pewnie też. No to jeżeli to, to spróbuj sam, kierując własnym umysłem. Wyciągam ręce do przodu i... I już płyniesz samodzielnie tak jak oni? Tak. Chodzi o to, że nie ma żadnych ograniczeń, oczywiście. Właśnie korzystanie z ich pomocy jest ograniczeniem. A jeżeli to robisz sam, to jesteś już wolny. Poczuj teraz pełną wolność, taką decyzyjność, że robisz to, co chcesz. I powiedz, jakie to uczucie tak właśnie płynąć, tak bawić się. Jaka frajda. A jaka była lepsza frajda? Jak fruwaliście w powietrzu, czy jak teraz jesteście w wodzie? I to jest wolność. Dokładnie, o to mi chodziło. Nie ma tu żadnej różnicy. To jest tylko inna forma zabawy, inna forma wolności. Ta woda ma potężną moc oczyszczenia i teraz pływając w tej wodzie, ta woda oczyszcza ciebie całkowicie ze wszystkiego. Ciebie, Kasię, ze wszystkich emocji, energii. Po prostu stajecie się czystymi kryształami. I wszystkie te zwierzęta, wszystkie rośliny, woda, całe dno morskie, powietrze, wszystko zamienia się w piękny, czysty kryształ. Jesteście w czystej, pięknej energii kryształowej. Powiedz, co możesz o tym wszystkim powiedzieć? Powietrze, widzieć, nie wiadomo jak daleka zmowa w tej wodzie. Widzisz, tak wygląda prawda, która nie jest niczym zafałszowana, żadnymi programami, żadnymi pierdołami. Tak wygląda prawdziwa prawda. Ale gdy zaczynamy ją ubierać według naszego umysłu, ta prawda zaczyna być coraz brzydsza, brudniejsza. Chciałbyś, żeby tak zawsze było? Więc od tej chwili tak już zawsze jest. Teraz jeszcze Jędruś ci pokaże taką właśnie rzecz, która powinna całkowicie dać ci pełną wolność. Tam na brzegu jest taka góra, która sięga do chmur. Ile ona może mieć kilometrów wysokości? Bardzo, bardzo dużo. Dobrze, powiedz do tej góry, tak zdecydowanie, góro, rzuć się do morza. Góro, rzuć się do morza. I co się stało? Rzuciłaś. Naprawdę się rzuciła? No. Chyba żartujesz. Kasy po niej została. Ale słuchaj, Jędruś, przecież to jest góra. Mówi, rzuciła się do morza. No Jędruś, słuchaj, no kurczę, co ty z nas tu robisz? Co ty nam tu mieszasz w umyśle? Jak góra się mogła rzucić? Naprawdę się rzuciła? Widzisz za nią przestrzeń, horyzont, nic? Nie ma jej, naprawdę? Nie, po niej została
Plama piasku. Dobra. Ale jak myślisz, to jest naprawdę, czy to mi się wydaje, że to jest coś niewyobrażalne? Powiedziałem, zobaczyłem, no. Ale myślisz, że to jest możliwe? Myślę, że tak. To znaczy, myślisz, że jest możliwe, czyli podważasz, że jednak nie jest to całkiem prawdziwe. Jest możliwe. Dobrze. Jest możliwe, czy to się stało? Nie, no stało, bo w dalszym ciągu widzę tą plażę, ja już nie widzę tej góry. Dobrze, to teraz powiedz, góro, wróć na swoje miejsce. Góro, wracaj. Tam, gdzie byłaś. I co się dzieje? Znowu jest Gibraltar. I dokładnie jest taka sama, jak była? Tak. Ja wiem, że są różne cuda na ziemi i się filozofom nie śniły, no ale dlatego po filozofii śpią. Dobrze, Jędruś, w takim razie teraz jesteś na połowie tej góry. Dokładnie na połowie tej góry. I dotknij ją, powiedz, czy to jest z piasku, z kamienia, skała. Z czego ta góra jest zbudowana? Ciemno, zielony, jakby granit taki. No nie, nie jest to szare, takie troszkę wchodzące w ciemno, taką zbiłą zieleń. Dobrze, weź kawałek, tam taki kamyk leży, weź ten kamyk i tak postukaj w tą skałę. Czy ona daje taki dźwięk, jak się stuka kamień w kamień? Tak. Dotknij, czy ona jest na pewno twarda? Tak. Dobrze. To teraz odłóż kamyczek i teraz prawą rękę całą włóż tą skałę aż do ramienia. Weszła? Weszła. Powiedz mi, skoro była twarda, jest możliwe, żebyś rękę włożył tak w nią, jak w masełko? No, weszła. Ale wiesz, tutaj coś tu jest nie tak. Bo albo ona jest twarda, albo miękka. Tu musiałbyś mieć wiertło jakieś diamentowe, wiercić otwory, żeby zrobić otwór, żeby rękę włożyć. No przecież jak można włożyć rękę sobie tak spokojnie, normalnie w twardą skałę? Jak ty to rozumiesz? I co ty możesz o tym powiedzieć? Przecież jesteś tam na miejscu. Ty tam naprawdę jesteś? Jestem, widzę to przed sobą na ścianie. Dobrze, to teraz słuchaj. Ja teraz zamykam, utwardzam tą skałę dookoła ręki. Ja zaciskam tak mocno, że nie możesz tej ręki wyciągnąć. I już jej nie wyciągniesz. Spróbuj ją wyciągnąć. Masz opór, czy nie masz żadnego oporu? Tak. Czyli co, naprawdę jest uwięziona w tej skale? Jest. No, czuję nawet ucisk. Czujesz ucisk. No to jest normalne, no bo jak jest uwięziona, no to jest, czujesz ucisk. I co, nie możesz wyciągnąć jej? Nie mogę. To słuchaj, ja ci coś powiem. My z Kasią idziemy do domu, a ty tam zostajesz na wieki wieków. Ja chcę wyciągnąć tą rękę. Co mnie to obchodzi, co ty chcesz? To jest twoja bajka, to nie nasza. Idziesz z nami, czy zostajesz? Nie. Pamiętaj, no, że... Rękę. Pamiętaj, że nie możesz wyciągnąć tamtej ręki. Ja zamykam taki program i nie możesz wyciągnąć ręki. Zostajesz uwięziony tam na wieki. Dobra, to w takim razie ja podaję program, że chcę ją wyjąć. No i co się dzieje? No i wyjąłem. Nie, żartujesz. Nie można mojego programu obalić. Można tylko program do mojej ręki. Użyłeś program na program. Ale powiedz mi, Jędruś, tak teraz już poważnie. Wystraszyłeś się, jak ta ręka uwiązła i to już nie było żartów? No, w pierwszym momencie tak trochę dziwnie było, że nie mogę. Tak, że... Strona najpierw weszła. Ale wiesz, po co ja to zrobiłem? No, domyślam się. Po to zrobiłem to, żebyś ty zobaczył, jak umysł działa. Że tak naprawdę to wszystko, co się bawiłeś, wszystko, co doświadczałeś, to cały czas miałeś jakieś ale. Gdybym cię wybudził, byś powiedział, a dobra, jestem, tralalala. Ale teraz poczułeś w tym momencie, że ręki nie możesz wyjąć. Poczułeś ten ścisk, poczułeś tę niemoc swoją, rozumiesz? Poczułeś jakby na 100%, że ty rzeczywiście bierzesz udział w czymś, i nie wiesz, o co chodzi. Jakby złapany zostałeś w pułapkę. Wtedy dopiero budzi się umysł. Wtedy się budzi umysł, gdy wydarza się coś, co przekracza pojęcie. I wtedy dopiero uzyskujesz wolność, gdy pomyślałeś, wyciągnęłeś rękę i mówisz, jakie to jest proste.
Czyli gdy pomyślisz, możesz wyjść z każdej sytuacji. Bo jeżeli wyciągnąłeś rękę ze skały, to praktycznie nie ma żadnych trudności. Czyli potwierdza się cały czas to, co ja mówię. Jedynym przyjacielem i wrogiem to jest nasz umysł. Rozumiesz? Albo ty decydujesz, albo on. Jeżeli on decyduje, no to ręki nie możesz wyjąć. Ale jak ty decydujesz, wyciągasz. Już teraz wiesz, dlaczego w życiu u ciebie jest tak, jak jest? Chociaż nie jest źle, ale czekałeś na rozwiązanie przez umysł, a nie sam. Czyli nie wypuszczałeś tych intencji i umysł zaczął tworzyć pewne historie według własnego widzimisię i narobił ci trochę energetycznych i fizycznych śladów w sobie. Najpierw poczułeś te ślady, a teraz poczułeś, jak właśnie umysł pracuje, co robi. I też zbadałeś sam na sobie, jak się uwalniać od takich rzeczy, jak tego nie robić więcej, jak nie pozwolić więcej umysłowi, żeby on cokolwiek zarządzał tobą i o tobie stanowił. Rozumiesz? Już teraz wiesz, na czym wolność polega? Wiem. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że już nigdy niewolnikiem nie będziesz własnego umysłu. Wszyscy ludzie, którzy właśnie nie rozumieją tego, to mówią tak, a jakoś będzie. A, dobra jest. O, nie jest źle. Tamten Zenek ma gorzej. No i właśnie co robią? Że umysł dalej ich gnębi. No bo umysł to jest tylko program. I to jeszcze do tego taki program, jakiego pan se stworzył. Czyli robi się pętla. Pamiętaj, to jest ważne. Cały czas decyduj. I teraz jeszcze ci pokażę właśnie, jak ten umysł jest potężny. Zresztą już sam wiesz, że nie ma żadnych trudności, bo wyciągnąłeś rękę. Ale teraz patrzysz się na morze i powiedz, jakiego koloru jest morze? Jaśniejsza ultramarynka. Dobrze. A teraz ja zmieniam kolor wody na żółty. I całe morze jest jakie? Żółte. Dobrze. Chcesz zmienić na jakiś inny kolor? Taki, jak tobie się podoba? Tak. Na jaki kolor chcesz zmienić? Nie, no jak jest. I jakie jest morze? No i takie jest. Czyli pij mleko, będziesz wielki, tak? Widzisz, popatrz, no tu krowy trzymają. Po co krowy? Wystarczy morze zamienić w mleko i już wszyscy mogą pić, nie? Będą wielcy. Dobrze. I teraz popatrz, o co chodzi. Chodzi o to, zwróć uwagę, że od twojej myśli zależy zmiana. Pobaw się teraz, użyj swojego umysłu i obserwuj go, co się dzieje, jakie są zmiany, poczuj, jak używasz tego umysłu. Rozumiesz? No i teraz pobaw się w takie różne zmiany. Możesz zmieniać wodę, możesz robić równą taflę, możesz robić na przykład sztorm w skali 10 Beauforta. Tu nie masz żadnych ograniczeń. Tu wystarczy, że wypuszczasz intencje. I tak się dzieje. Powiedz, co robisz i czy to się dzieje, co myślisz? W tej chwili burza stemna. Zadłużyło się ciemne. Chodzi o to, że ja chcę, żebyś ty zobaczył, że ty jesteś kreatorem. Jak myślisz, tak się dzieje. Ty możesz dokładnie pomyśleć, co chcesz i to się wszystko dzieje. Nie ma tu żadnych ograniczeń. I w jednej sekundzie możesz zrobić piękną, słoneczną pogodę i absolutną ciszę. Tu nie ma żadnych ograniczeń. Ja chcę, żebyś się tak pobawił na full. Już się bawiłeś z górą, to teraz się pobaw z burzą. Jak myślisz, trzeba uważać na pioruny, żeby ci jakieś nie trzasnął? Nie. Chodzi o to, że wszystko od ciebie zależy. Jeżeli będziesz się bał, że cię trzaśnie, to cię trzaśnie. Ale jak się nie będziesz bał, to żaden cię nie trafi. Tak jest, nie, i fala nie zaleje. Dokładnie, wszystko zależy od ciebie. I masz do tego umysł. I masz tak korzystać z umysłu, że umysł tobie służy, bo ty pomyślałeś i tak się dzieje. A nie, żebyś ty czekał, co umysł wymyśli i żeby się stało tak, jak umysł wymyśli, bo wtedy będzie katastrofa. Będzie zawsze nieszczęście, kłopoty. Dobrze. To teraz doprowadź do stanu idealnego, zabawimy się troszeczkę inaczej. Już jest idealnie. Dobrze. Teraz przed tobą stoi stół, duży stół i pomyśl, jaką ilość pieniędzy chciałbyś, żeby na tym stole stała. W paczkach. Na przykład po 200 zł.
Po 200, żeby się dużo zmieściło. Jaka suma, Jędruś, tam na stole ma być? 100 tysięcy. Dobrze. I teraz zobacz. Jest? Jest. Teraz wejdź do ręki, obejrzyj te papierki, sprawdź, czy one się drą. Możesz za paliczką sprawdzić, czy się palą. Sprawdź, czy to są prawdziwe pieniądze, czy mają znak wodny, czy szeleszczą jak prawdziwe pieniądze. Sprawdź, jak chcesz, czy to są prawdziwe pieniądze. Tak, żebyś był na 100% przekonany, że są albo nie. Możesz tu użyć czego chcesz. Ważne, żebyś sprawdził, czy to naprawdę są pieniądze. Co? No więc słuchaj, jeżeli ty możesz tak pieniądze tworzyć, to po jaką cholerę ci praca? Praca jest też programem. Jeszcze raz? Praca jest też programem. No właśnie, no więc po cholerę ci praca. Po co myśleć o pracy? Przecież możesz na przykład pomyśleć, że chcesz pieniądze, tak jak teraz, i 100 tysięcy leży. Sprawdziłeś na wszystkie sposoby, że to są prawdziwe pieniądze. Powiedz mi, dlaczego, gdybyś teraz siedział sobie przed stołem u siebie w domu i pomyślał, że chcesz mieć 100 tysięcy na stole, powiedz, dlaczego one by się nie pojawiły? Dlaczego umysł by mi blokował? A tutaj umysł ci nie blokuje? Tej chwili nie. Dlaczego teraz nie blokuje, a w życiu ci blokuje? Przecież umysł, on ma służyć tobie, tak? To po cholerę ci taki umysł, który on ci blokuje? Przecież ty możesz mieć wszystko. Popatrz, po lewej stronie na przykład ciebie stoi czerwoniutki Mercedes kabriolet. Jest? Jest. Wsiądź, przejedź się, sprawdź, czy działa, czy wszystko jest w porządku, czy ma pełne wyposażenie. Jakie ma przyspieszenie? Jak silnik pracuje? Naciśnij klakson. Normalny klakson, czy jakiś inny? Normalny. Wszystko jest normalnie. I co, jak jedziesz, ile na liczniku masz teraz? Skutowo nie sobie. No widzisz. A zahamuj, zobaczysz, czy będzie pisk opon na wodzie. Piszczą opony, czy nie? Tak. Ja chcę, żebyś mi tutaj powiedział taką jedną rzecz. Czy chciałbyś tak mieć jak teraz, zawsze, że co chcesz, pomyślisz, jest. Na przykład pomyślałeś, jest. Na przykład teraz wstajesz, wychodzisz z samochodu, mówisz, nie macie samochodziku. I on znika. I już, na przykład mówisz, o, chciałbym pojeździć koparką. A tu bach, przed tobą jest koparka. Jaka koparka jest przed tobą? Jakiej firmy? I podoba ci się taka koparka? Nie, za wielka. Ale fajna. Fajne. Powiedz dziękuję, ona znika. Znika. A powiedz, co byś chciał przed sobą takiego, co byś chciał? I tu nie ma żadnych ograniczeń, pamiętaj. No tak, jakie masz marzenia? Chodzi o to, że jak nauczysz się tej wiary w siebie, bo ty to wszystko naprawdę robisz i możesz to robić, tylko w realu ty wpadniesz w panikę. Rozumiesz? Że możesz na przykład powiedzieć 1 000 000 złoty na stole i boisz się, że jak one się pojawią, to ty zdurniejesz po prostu. I co robi umysł? Blokuje. Mówi, nie może mieć, bo Jędruś głupieje. 1 000 000 złoty będzie miał. No to rozumiesz, co chodzi? Popatrz właśnie, w jakie gówno człowiek wdepnął, co zrobił z siebie, gdzie może wszystko. Bo to jest prawda. Wszystko możesz tworzyć, wszystko robić. Popatrz, jak bardzo się ograniczasz. Wiesz, dlaczego są ludzie tacy, którym wszystko lekko przychodzi? Bo oni się nie ograniczają. Oni mówią, że oni chcą na przykład mieć to, czy tamto. Mówią i koniec. I to mają. Bo oni nie przywiązują do tego wagi. Rozumiesz? Normalny człowiek mówi tak. Chce mieć to, co jest najlepsze. Półnormalny mówi, nie, ja nie chcę tego. Mi wystarczy mniej. Czyli zaczyna zaniżać. I tak zaniża, że nie dostaje nic. Rozumiesz? Inny mówi, ja nie mogę nic mieć, bo ja mam pecha. Inni tak, a ja nie. Ja nie mogę nic mieć, ja nie mogę widzieć, ja nie mogę słyszeć, ja nie mogę mieć i tak dalej. No więc jak mówisz, nie możesz, to stoi koło ciebie anioł i mówi, no jak chcesz, to tak masz. I dalej to samo jest. Rozumiesz? Nie masz żadnych ograniczeń i to nie są żarty. Jeżeli w realu uwierzysz w to, że nie ma żadnych ograniczeń, tak jak teraz, bo widzisz, tutaj nie ma żadnej wiary, ty w ogóle tu nie wierzysz w to, czy to tak trzeba, czy tak, ty po prostu mówisz i jest przed tobą. Zwróć uwagę, że ty mówisz
I nie ma nic oprócz tego słowa, że ty chcesz to czy to. A w życiu, jak mówisz chcę to, od razu zaczynasz myśleć o jakichś uwarunkowaniach. Że czegoś nie wolno, bo czegoś nie można mieć od razu. Jak niektórzy mówią, nie można mieć wszystkiego. No pięknie, nie można mieć wszystkiego. Jaki on jest mądry. I nie ma nic. Bo jest głupi. Bo mądry mówi, wszystko mogę mieć. Nie ma żadnych ograniczeń. Dlatego, że on wie, że jak on powie, że są ograniczenia, automatycznie te ograniczenia go ograniczą. No to co, jeszcze się pobawimy coś, żebyś przekonał, bo chodzi o to, że im więcej się pobawisz, tym więcej przekonasz własny umysł do tego, że on ma słuchać ciebie, a nie ty jego. Wymyśl jakąś zabawę, taką, żebyś się sam siebie przekonał, ale taką mocną. No i co? No nie przychodzi mi nic. A dlaczego ci nic nie przychodzi? Nic nie chcesz? Polecę sobie na jakąś wyspę na wybrzeżu na pewno. A ja ci jeszcze powiem, wiesz dlaczego to mi do głowy nie przychodzi? Bo jesteś w takim stanie, że masz wszystko i niczego nie potrzebujesz. Ludzie, którzy nie mają nic, to wszystko chcą mieć i dlatego nic nie mają. Człowiek, który ma wszystko, niczego nie chce mieć, dlatego wszystko ma. I ty jesteś właśnie w takim stanie teraz, że tobie tak naprawdę nic nie jest potrzebne, bo ty czujesz, że ty masz wszystko, ty możesz w każdej chwili mieć co chcesz, więc o niczym nie myślisz, masz spokój, teraz w tobie jest spokój, cisza. Ale gdybyś zaczął coś chcieć, momentalnie zacząłby być w tobie niepokój. Rozumiesz? Bo ty byś chciał to, chciałbyś tamto. Tak jest, że ludzie, którzy chcą mieć wszystko, nie mają nic, a ci, co nie chcą mieć nic, mają wszystko. I mają wtedy sobie ciszę, spokój, a każde ich słowo ma potężną moc. Jeżeli ten człowiek, co nie chce nic, a pomyśli, że coś chce, od razu to ma. Bo cała moc idzie na to jedno słowo, na to jedno marzenie, na tą jeden detal. Rozumiesz? I od razu jest. A ten, co chce mieć wszystko, to chce mieć to, tamto i brakuje energii na to wszystko, żeby to się stworzyło. Dlatego w tym stanie, jeżeli cokolwiek robisz, zwróć uwagę, że tylko koncentrujesz się na tym. Tylko chcesz to. I w ten sposób to się dzieje od razu. Rozumiesz? Tu chodzi o tą jedną kierunkowość. Jeden konkretny kierunek. Chcę to, czy chcę tamto. A nie, że chcę wszystko. Bo jakbyś chciał wszystko, okazuje się, że brakłoby ci tej energii na to. Brakłoby ci tej uwagi. Dobrze, to teraz przenosisz się tam, o czym pomyślałeś. I gdzie jesteś? Latam nad jakąś wyspą. Co to za wyspa jest? Ta wyspa. Duża jest? Nie, mała. Mała? Mała wysepka. To jakiś domek na niej. O, to wyląduj koło tego domku. I powiedz, z czego ten domek zbudowany? Murowany, czerwona katówka. Dobrze, wejdź do środka, zobacz, czy tam ktoś mieszka. O co tam chodzi? Czyj to domek jest? Twój domek? To ty masz domki na własnych wyspach? Ja pierniczę. Ale wiecie, że ja też to tak odebrałam? Że to Jędrusia domek? Tutaj mówi, że ma tylko te 600 metrów kwadratowych, takie skromne jeszcze mieszkanko. Jeszcze nas nie zaprosił, nie? Tak, nie zaprasza, dobra. Bo mówi, że tylko kawior je i jest bieda w domu, no. Nie? A tu własną wyspę ma. Tu ma domek. No ja nie, kurczę, Werek. Dobra, opowiadaj, co tam w tym domku jest. Ze szczegółami. Na otwierane świeże powietrze, morza. Prawie stoi jakiś kominek, ale taki w takim stylu domek jest z białego kamienia. A nie artykuł, to te białe kamienie. Powiedz mi, czy byś zmienił tam coś w tym domku, czy wszystko jest idealnie? Coś bym zmienił, bo taki wygląda na taki troszkę ponury. Dobrze, dobrze, weź teraz pozmieniaj. Wszystko pozmieniaj tak, jak chcesz. Dokładnie jak chcesz, z najdrobniejszymi szczegółami. Pamiętaj, tutaj pracujesz nad tym, że najdrobniejsze szczegóły, wszystko zmień. Jak chcesz nawet, możesz tam, nie wiem, telewizję satelitarną zamontować, tu nie ma żadnego problemu. Chodzi o to, żebyś zrobił tak, jak chcesz. Bierz się za robotę i to tak ostro. I mów, co robisz. To nie jest, likwiduję, przerabiam na jakiś czesny, jasny. Tak. Nie mam po niczego, nie wiem. Tak. Podłogi, to jest deszcz stary. Super.
Tak, ja powiedziałem, na większość było dużo, dużo światła, się ściany, jasne, jest teraz. Tak, no i teraz jest już fajnie. Jest ekstra, tak? Powiedz mi, ile wydałeś kasiory na ten remont? Co w ogóle się nie zastanawiałem. Nie? Rozumiesz teraz już, o co chodzi? Chodzi o to, żeby się nie zastanawiać. Jeżeli robisz coś, a nie zastanawiasz się, to się dzieje od razu. Gdy się zastanawiasz, automatycznie energia nie idzie na to, co ty chcesz, tylko na to twoje zastanawianie. Rozumiesz? Prowadź to w realu, a zobaczysz, że real niczym się nie różni od tego stanu, w którym jesteś. To jest wszystko ten sam świat. Tylko teraz jesteś odłączony tylko od umysłu, który ci przeszkadzał. I jak wrócisz do realu, to będzie ci umysł mógł przeszkadzać. Chcesz się pozbyć tego umysłu, żeby ci w realu nie przeszkadzał? Tak. Tak powiedziałeś, tak jakby ci nie zależało na umyśle. Przecież patrz, ile w życiu musiałeś, ile fajnych rzeczy cierpiałeś, ile napłakałeś się tak fajnie, bo miałeś umysł, który cię tak tyłek skoł. A ty mówisz tak. Dobrze. W takim razie na mocy wolnej woli ja teraz zabieram twój umysł cały, całkowicie. Ty widzisz, jak ja go wyjmuję i to jest taka szara, wielka kula. Wysyłam do słoneczka i na twoich oczach słoneczko spala, tego nie ma, nigdy nie będzie, a ty jesteś na wieki od tego wolny. Ja teraz ze źródła przyprowadzam teraz nowy twój umysł, czyściutki, cały czysty, popatrz jak on śni, aż iskrzy. I wstawiam ci go do głowy, on podłącza się pod całe twoje ciało, przejmuje całe twoje ciało i on kłania ci się w pas i mówi: Jędruś, od dzisiaj jestem do twojej dyspozycji, jestem czystą, nową kartą. I od ciebie będzie zależało, co się będzie działo. Co będziesz myślał, tak będzie. Pamiętaj tylko, żebyś nie zrobił śmietnika swojego umysłu, tylko chciej to, czego chcesz i tylko na to kierujesz uwagę, co chcesz. Więcej nic. Wypuszczasz intencję czyściutką i koniec. I zapominaj o niej, bo tak najlepiej. Nie rozmyślaj już więcej o niej. Bo ono się od razu materializuje. To jest tak, że to się dzieje od razu. Tak jak właśnie zmieniałeś kolor wody, czy cokolwiek robiłeś, działo się od razu. Czy nawet jak leciałeś z wielką prędkością, pomyślałeś, że skręcasz i skręciłeś. Tam nie było żadnych sił, przeciążeń, jakichś praw fizyki, pierdów. To wszystko wybrało. Dobrze. Powiedz mi, jak się teraz czujesz jako nowy Jędruś z nowym umysłem? Jak się czujesz? Leciutko. Nic... Leżał na piórkach. I nic nie ciąży, lekka głowa, wszystko. Czujesz, że coś się wydarzyło? Fajny stan? Tak. Chcesz, żeby on już został taki na zawsze? Tak. Na mocy twojej wolnej woli już tak zostaje. I teraz przed tobą stoi twoja dusza. Powiedz do duszy, że ją kochasz. Kocham cię. I co odpowiedziała? Też. Dobrze. To teraz bliźniaczy płomień, czyli pierwiastek żeński przed tobą stoi. Powiedz, że kochasz. Kocham cię. Co odpowiedział? Też. Dobrze. A powiedz mi, czym się różni dusza od bliźniaczego płomienia? Opisz mi te dwie istoty. Duszę widzę jako świetlistą, pionowo stojącą górę. Tak. Natomiast bliźniaczy płomień jest taką małą, przytulającą się dziewczyną. Czyli gdzieś zgubiłeś po drodze tą swoją miłość i ta twoja miłość nie dorastała z tobą, dlatego jest to mała dziewczynka. No widzisz? Weź na rączki, powiedz, że ją kochasz, że ją będziesz zawsze kochał, bo ona to jesteś ty, gdzieś tam zagubiony. Dobrze. Ja mam takie pytanie do was. Czy chcecie stać się jednością? Tak. Ale jeszcze mam pytanie do bliźniaczego płomienia. Czy bliźniaczy płomieniu chcesz teraz, jakby tak troszeczkę w takim tempie przyspieszonym, dorosnąć, dojrzeć, żeby już Jędruś doświadczał jako dojrzały mężczyzna, dojrzałej miłości, radości, a nie musiał uczyć się tego i dojrzewać.
Dobrze. Na mocy wolnej woli twojej ja teraz doprowadzam do źródła czystą, piękną energię, do bliźniaczego płomienia. Ta energia wchodzi przez czakrę korony, wypełnia całe wnętrze i bliźniaczy płomień rośnie. Rośnie, urasta do wielkości twojej i już jest teraz duża, piękna kobieta, w pełni rozwinięta. Teraz przytul ją do siebie, powiedz jej, że ją kochasz. Popatrz jej w oczki, powiedz, jakie ma oczy, jakiego koloru ma oczy. Ciemne. Podobają ci się? Tak. A w ogóle podoba ci się ona? Tak. I teraz pytanie zasadnicze. Ona ci się bardziej podoba, czy Krystyna? Teraz coś mnie zaskoczył. Tak, ja to celowo zrobiłem, oczywiście. No to teraz wypowiedz się na pytanie. Ja to robię ci po to, czy ty ulegniesz programom, czy nie. Cały czas w grę wchodzą programy. Czy one będą miały na ciebie wpływ. Ta kobieta to jest tylko ta część, ten pierwiastek żeński, który jest odpowiedzialny za miłość, radość, szczęście, dobrą zabawę. Rozumiesz? To tak naprawdę to jest część twojej duszy. I to nie ma nic wspólnego na przykład z Krystyną. Rozumiesz? Kobieta nieświadoma by powiedziała, zaraz, co, zboczeńce, co jakieś kobiety, co ty do jakiejś kobiety tu mówisz, kocham. To nie jest jakaś kobieta, to jest część twoja, albo kochasz swoje wszystkie części i jesteś w pełni, albo nie. Rozumiesz? Dlatego ja zawsze mówię o tym, żeby mówić do tej duszy, że ją się kocha, bo to jesteś ty, to jest ten twój pierwiastek najczystszy, ten pierwiastek źródła, ta cząstka źródła. Znaczy, powiem, to jest ten pierwiastek żeński w twoim przypadku. To są te emocje, energie, które są odpowiedzialne za miłość, radość, szczęście, dobrą zabawę, za wszystko, co najlepsze. Rozumiesz? I teraz chodzi o to, że to się zawsze pokazuje właśnie w formie takiej kobiecej, przygodowej dla mężczyzny, mężczyzny dla kobiet. I ja mam tu wtedy fajną zabawę, bo ja mogę, wiesz, ja mogę jakby zwrócić uwagę, co się dzieje. Bo gdy bierzesz w tym udział, nie zastanawiasz się nad tym. To wszystko jest naturalne, normalne. Dlatego mówisz do tego bliźniaczego płomienia, czy do tej duszy, że ją kochasz i to jest normalne. Wszystko jest w porządku. Ale gdy ci przypominam ten program ziemski, to od razu wtedy włącza się coś takiego, jak, co ty mówisz do kogoś, że go kochasz? O co tu chodzi? Rozumiesz? Zaczyna... I teraz tak, albo dasz się wciągnąć w programy, albo się nie dasz. Jak wiesz, o co chodzi, to się nie da wciągnąć, bo wiesz, że właśnie programy cię zniewoliły. Dlatego ta dziewczynka nie dorosła, bo gdzieś kiedyś ktoś nie dał ci tyle miłości, może nie do zainteresowania, może tu rodzice coś zawalili, może ktoś inny i w pewnym momencie ta miłość została odłożona na boczek i ona nie rosła razem z tobą. Czyli ty się w życiu nie bawiłeś na full, a potem doszło do tego, do czego doszło, że więcej w tobie było lęku i strachu niż miłości. Brak równowagi spowodował, że zaczęła jakaś choroba, powiedzmy. Rozumiesz teraz, jak to działa? I o to właśnie chodzi. Chodzi o to, że ma być w tobie cały czas wewnętrzny spokój, absolutna cisza, ale spokój i cisza to nie znaczy, że nie ma być miłości, radości, wesołości, szczęścia, wszystkiego co najlepsze. To są wibracje, które dają ci taką wzniosłość, większą moc. Dlatego ta równowaga jest taka potrzebna, dlatego to jest takie ważne, żeby kochać samego siebie, bo jeżeli nie kochasz samego siebie, nie możesz pokochać kogoś. No jak może? Miłość może pokochać miłość, ale czy złość, nienawiść może pokochać miłość? Bo zdarzają się przypadki, że pies z kotem razem z jednej miski jedzą. To jest bardziej tolerancja niż miłość. Musi być harmonia, musi być jakaś jedność, musi być coś wyższego, żeby to funkcjonowało. Dobra. W takim razie, skoro już teraz dusza i bliźniaczy płomień już jest tej samej wielkości, co ty, zapytaj się ich, czy chcą wreszcie stać się z tobą jednością, żebyście byli jednością i już zawsze byli razem. Mówią, że chcą? Tak. I ty też chcesz? Tak. Na mocy wolnej woli ja teraz was czynię jednością i jesteście jednością. Powiedz, co się wydarzyło, jak powiedziałem, że jesteście jednością? Staliśmy się taką jasną kulą.
Dobrze. I co czujesz teraz od tej chwili? Dobrze jest. Ale dobrze to znaczy jest tak samo jak wcześniej, czy jest jakoś inaczej? Chcę, żebyś porównał, jak było wcześniej. Teraz, żebyś odczuł przez ułamek sekundy tego Jędrusia, który przyszedł na sesję, a tego Jędrusia, tak, który jest teraz. Jaka jest różnica? Olbrzymia. To jest ciężar, no lekki jest. Czuję się lekki. O to mi chodzi właśnie. Dlatego ja tak naciskam na to, żebyś to poczuł, tą różnicę. Rozumiesz? Bo to nie sztuka jakby przeprowadzić kogoś nieświadomie. Ja przeprowadzam, oprócz tego jeszcze wymagam świadomości. Nie tylko jest świadomy, że tego doświadcza, ale jeszcze, żeby był świadomy, że doświadcza świadomości. Masło maślane, ale o to chodzi. Rozumiesz? Można przejść ten stan czystej świadomości, można cały przejść i później nic nie pamiętać z tego tylko dlatego, że nie było się świadomym w stanie świadomości. Dosłownie tak jest. Ale gdy jesteś przeprowadzany, dotykasz, doświadczasz i jeszcze ja zwracam ci uwagę na pewne rzeczy, żebyś mógł jeszcze jakby się obudzić w tym stanie dodatkowo, bardziej to poczuć, bardziej to sprawdzić, wtedy dostajesz to jakby z dwóch poziomów. To wtedy jest takie mocne, pewne w tobie. Dobrze. Jędruś, na sam koniec jeszcze defragmentacja w krysztale. Chcesz? Chcę. Dobrze. Kasiu, wprowadź do środka kryształu. Ustaw centralnie. Już. Dobrze. Jędruś, rozejrzyj się po całym krysztale i powiedz, jak kryształ wygląda od wewnątrz. Widziałeś kiedyś kryształ od wewnątrz, czy tylko zewnątrz? Nie. Zewnątrz. Jaka jest różnica między zewnątrz a wewnątrz? Świetliste, jest takie szklane, ściany jakby. Powiedz mi, czy mogła na przykład wyobraźnia podstawić ten obraz, czy ty rzeczywiście czujesz, że jesteś w krysztale i widzisz go od wewnątrz? Nie, wyobraźnia nie, ja to czuję. Widzę go. Dobrze. Widzisz, mówisz? Jesteś pewny, że widzisz, czy ci go wydaje, że widzisz? Widzę. Widzisz. Światło szkli na kantach tego kryształu. I to mi się podoba. Nie. Dlatego ja tak męczę, bo wiele ludzi, wiesz, jakby zbyt podchodzi do tego tak programowo i później mają wątpliwości, później tracą to wszystko, zapominają o tym. I później jest tak z tym seksem. Zapominają, jak to było pierwszy raz. Bo co? Bo raz to tylko było raz. Nie można być raz. Także coś w tym jest. Dobrze. Jędruś, ja teraz włączam całą moc tego kryształu, ale jeszcze wzmacniam tą jego moc miliardkrotnie. Włączam i zaczyna się pełna defragmentacja. Powiedz mi, co się dzieje? Co czujesz? Czuję, jak pod siebie takie mróweczki idą. Dobrze, ja teraz podnoszę tą całą jego moc jeszcze, powiedzmy, 100 miliardów krotnie. To jest bardzo potężne teraz przyspieszenie. I co poczułeś? Co się dzieje? Teraz już w dolnej części nogi czuję takie ciśnienie. Dobrze. Ja teraz podnoszę jeszcze o 100 miliardów moc jego. I co się dzieje? Na nogach jeszcze mocniej, ale już czuję, że i do góry. Dobrze. To teraz jeszcze podnoszę miliardkrotnie jego moc. No, już wszystko fruwa w powietrzu. Czuję na całym ciele. Dobrze, pięknie. I teraz jeszcze 100 miliardów krotnie. I jeszcze 100 miliardów. A teraz już na full. Głowa zaczyna robić. Teraz podnoszę od razu wszystkie wibracje twoich wszystkich komórek do 100 miliardów herców. Od razu włączam tak i od razu wszystkie komórki zaczynają wariować. I co się dzieje teraz? Całe ciało lekko wibrujące, a w głowie wirowało. Dobrze, poczekamy, aż się to wszystko uspokoi. Teraz jest pełna moc na wszystkich poziomach. I od wewnątrz, i od zewnątrz. I pełna defragmentacja. I poczekamy, jak poczujesz ciszę, spokój, to znaczy, że cały proces będzie już zakończony. A ty, Kasiu, przyglądaj się i wiesz, jakby coś, to wiesz, o co chodzi. Tak. Już się uspokaja, czyli teraz serce.
Słuchaj, jak się proces zakończy, poczujesz absolutną ciszę i błogość, taką absolutną. Właśnie w tej nowej modze. Kasiu, zobacz, co tak, tak, bo tam było bardzo dużo zmian. Ta defragmentacja bardzo była przy brzuchu i przy nogach. Ciało fizyczne się przyzwyczaja tak. Do tego. Kasiu, jak to wygląda? Tak, dobrze. Dobrze. W takim razie, Jędruś, teraz chcesz do źródełka zajrzeć, do miejsca, z którego pochodzisz? Tak. Dobrze. Na mocy wolnej woli teraz ja przenoszę ciebie i Kasię jako obserwatora do źródła i powiedz mi teraz, gdzie jesteś, kim jesteś, co tam czujesz? Przestrzeń. Jak duża ta przestrzeń? Nie ma, nie widzę granic. Jest granic. A czym wypełniona jest ta przestrzeń? Jasnością. Biała jasność. Dobrze, kim ty tam jesteś? Skąd? Po prostu jestem. Dobrze, a jak się czujesz tam? Bez odczuć. Tak, głodu. Dobrze. Powiedz mi, czy chciałbyś, żebym cię przeniósł tam, dokąd się udasz, gdy, jak my tu mówimy na ziemi, gdy umrzesz? Chciałbyś zajrzeć tam na chwilę? Tak. Dobrze. Na mocy wolnej woli ja teraz przenoszę cię i stoisz u tak zwanych bram swego domu. Powiedz, jak to wszystko wygląda? Tak, nic się nie zmieniło. Dalej jestem. Dalej jesteś w tym samym miejscu? Tak. Dobrze, to teraz wchodzisz do środka i jesteś tam, dokładnie tam, gdzie będziesz, gdy opuścisz ciało. I gdzie jesteś? Czy wychodzi, że w dalszym ciągu jestem w środku. To znaczy, że kim ty jesteś? Jestem tu źródłem? To jest niemożliwe, Jędruś, bo ja jestem źródłem. Ciebie nie ma. Ja też. O, jeszcze jeden, no ile tych źródeł jest? Spokojnie. Ale to jestem w tym źródle, czyli jestem źródłem sam dla siebie. No dobrze, ale powiedz mi, czy jestem ja? Nie, nie widzę. A czy jest Kasia? Też nie. A w ogóle, czy są twoi znajomi tam gdzieś? Nie. A może jakiś tam Bóg jest, albo coś innego? Nie ma. Czyli nie ma nic oprócz ciebie? Tak. Tylko ja. No dobra, to fajnie tak brzmi, bo jestem ja, mówisz ja, słyszę twój głos, a ty mówisz, że siebie tam nie widzisz. To kim ty jesteś? Jestem źródłem. Siebie nie widzę, to jestem źródłem. Ale czy to znaczy, że nic nie istnieje poza tobą? Jak to mam rozumieć? No bo ty mówisz, że jesteś, nic nie ma, to znaczy, że co? Teraz oglądam się i widzę to swoje źródło. Tak. Użyj teraz swojego umysłu. Nie wiem, czy to umysł, ja nie wiem, co to tam jest, bo tam umysłu to już nie ma, tylko chodzi o to, użyj tego, co nazywasz sobą. Użyj tego, żeby się dowiedzieć tych rzeczy wszystkich. Wszystko pierwsze, jakie przyszło, to jestem energią. Że jesteś energią, tak? No dobrze. Bo ja chcę się dowiedzieć, o co tu chodzi. Może ty też chcesz się dowiedzieć, o co tu właściwie chodzi, bo ja nie rozumiem. No ja też nie. A chcesz się dowiedzieć? Pewnie. To zapytaj się, o co tu chodzi i jaka do ciebie przyjdzie informacja. O co chodzi z moją obecnością w tym świecie? Kim ja tam jestem? Źródłem. To zapytaj się, czy jest jeszcze oprócz ciebie, czyli ciebie jako źródło, czy jeszcze jest coś innego, czy ktoś inny, nie wiem jak to określić. Czy jest cokolwiek innego jeszcze w tym źródle? Nie. To znaczy, że co? Że tak naprawdę to nie ma nic? Jestem ja jako źródło. To dobra, to zapytaj się sam siebie, jak tego źródła, zapytaj się, to czymże jest całe to życie, to doświadczanie? Czym ono jest? Wiedzą, doświadczenie. Chyba nie znam za bardzo. Nie mam siły po prostu. Nie mam siły wymyślać pierdół. Uh-huh.
Dobra, to już się nie produkuje, poddaję się. No zdał egzamin, po prostu. Tak, słuchaj, Jędrusz, teraz z tego miejsca patrzysz na całe swoje życie i widzisz tak, jak w formie takiego filmu widzisz, od momentu, jak się narodziłeś, aż do chwili obecnej. Całe swoje życie widzisz. Wszystko. Dzieciństwo, dorastanie, czas dorosły, czas obecny. Powiedz mi, jak patrzysz na to całe swoje życie, w pełni, powiedz mi, gdzie popełniłeś błędy, jeżeli popełniłeś? O co tu chodzi w tym wszystkim? Już takich błędów to nie widzę. Tak. Natomiast to, że za mało kierowałem sam swoje życie. O, ja pierniczę. To popatrz, ta cała sesja praktycznie została ukoronowana. Właśnie, że ty nie kierowałeś sam swoim życiem, tylko jakieś przypadki ktoś kierował, dlatego nie było tam ciebie w tym twoim życiu, tak? No to by wychodziło. Straszne odkrycie, nie? Dobrze, że jeszcze przed tobą jest 1000 lat, bo inaczej to byś mógł się zapłakać, jakby to był już koniec życia, no tak? Jeszcze możesz poszaleć. I radzę ci, żebyś szalał. Bo tutaj przyszedłeś po to, żeby się bawić na full, więc baw się na full. Po prostu na full zabawa, niczego nie chciej. Baw się na full. Wypuszczasz tylko intencje i rób swoje. Zobaczysz, tak będzie. Ja to mam przerobione. U mnie tak się w życiu wydarzało. Wypuszczałem intencje, a potem okazywało się, że to tak się stało. Tak jest. I cały czas to się tak dzieje. No właśnie, to o to chodzi. Także tak naprawdę tym, czym się zajmuję, to jest nic innego, jak dzielenie się z tą wiedzą, którą zdobyłem sam. Ale ja ją zdobyłem, powiedzmy, nieświadomie, tylko że ją zdobyłem dlatego, że zacząłem obserwować, że w wyniku pewnych doświadczeń zauważyłem pewne jakieś zależności, jakieś wydarzenia. Aha, no i to o to chyba chodzi. Że właśnie, żeby obserwować, żeby się obserwować, to, co doświadczasz, żeby obserwować i żeby korygować. Czyli tak jak ja tu zrobiłem taki... Tak, kurde, słuchajcie, odkryłem Amerykę. Właśnie to o to chodzi. Żeby iść do przodu cały czas i nie cofać się po to, żeby wspominać stare dzieje, tylko żeby zobaczyć, jaka jest zmiana, ile żeśmy się zmienili. Czyli jak powiedziałem do ciebie, jaka jest różnica między starym Jędrusiem a nowym, to właśnie o to chodzi. Żeby po to spoglądać za siebie, żeby zobaczyć, kim się było, kim się jest. Żeby zobaczyć, że masz postęp albo nie masz postępu. I to tylko o to chodzi. Szok. Piękna, krótka, prosta sprawa. Dobrze, w takim razie teraz, Jędruś, wracasz do swojego ciała. Wchodzisz do niego i powiedz, jak się czujesz w swoim ciele. Dalej jesteś w hipnozie i ciało śpi. Powiedz, jak się w nim czujesz? Możesz trochę pobuszować, poskakać, pobiegać w ciele. Powiedz mi, masz luz, czy twardo, ciężko? Nie, luźno, fajnie. Luźno? Tak. Popatrz, widzisz, oczyściłeś się. Dość, że was jest teraz troje, bo i dusza, i bliźniaczy płomień, czyli wszystkie twoje emocje, wszystkie twoje jakby części duszy połączone, to teraz okazuje się, że masz jeszcze więcej miejsca. Dobrze. To teraz wychodzisz z tego ciała, stajesz obok, rozejrzyj się po pokoju i powiedz mi, jak pokój wygląda. Czy tak samo, jak się kładłeś do sesji, czy inaczej? Tak samo. Tak samo. Dobrze. A popatrz się na swoje ciało i powiedz mi, czy jest zadowolone, szczęśliwe, rozluźnione. Jak wygląda? Bardzo zadowolone. Dobrze. A powiedz mi, jak tak patrzysz na swoje ciało, jakie to jest uczucie za życia patrzeć na swoje ciało? Jak ono se leży bez ducha. Ono żyje? Poruszaj go, czy żyje. Poruszam. I co, żyje? Żyje, żyje. Powiedz mi, co myślisz teraz o swoim ciele? Jak tak stoisz sobie jako ta czysta świadomość, patrzysz na swoje ciało, co o nim myślisz? Co to jest to ciało? O co tu chodzi? Mieszanie, tak jak pan rozglądałem się po tym pokoju, w którym się dobrze czuję, w którym kilka lat spędziłem. Jest mi fajnie, tak samo odczucia mam z tego ciała, wiesz? Tak, tylko mi chodzi o to, czy twoje ciało to ty,
No ja? Idę z tego. Czy identyfikujesz się dalej ze swoim ciałem? No tu i teraz, no tak. No a jak nie będziesz tu i teraz, to co twoje ciało? Jakie ma znaczenie? No to już na tym momencie nie wiem. Czyli mówisz, że dopóki żyjesz, korzystasz z ciała, to ono ma wielkie znaczenie? Czy wielkie, może takiego słowa nie używam, ale no znaczenie ma, no przecież w nim żyję. No dobrze, to teraz powiedz mi, co myślałeś wcześniej o swoim ciele, a co myślisz teraz? Jaka jest różnica w samym myśleniu, pojmowaniu swojego ciała i tym, kim jest, czym jest i jego ważność? Jakie miałeś wcześniej mniemanie o swoim ciele i o sobie, a jakie teraz masz? Są jakieś różnice? Teraz ja sposób podchodzenia do ciała to już od dawna w zasadzie miałem taki, że to jest dbać o niego, bo jest mi potrzebne do tego życia. Tak, ale widzisz jak dbałeś, nie za bardzo dbałeś, dlatego że zaczęły się paszkwile w nim rozgaszczać, a w ten sposób by ci mogło to pewnych cierpień dostarczyć, więc tu musisz uważać na to, że skoro masz z niego korzystać, to musisz zadbać o niego nie tylko z zewnątrz, ale i wnętrze, żeby jego było czyste. Bo z zewnątrz jest bardzo łatwo, idziesz pod prysznic, sprawa załatwiona, ale wnętrze, no tu już prysznic, to małe słowo, tu już trzeba się trochę narobić, albo trzeba pilnować cały czas, żeby był porządeczek. Tutaj taki kapitalny remont, jak żeśmy dzisiaj zrobili, no to już trzeba teraz zadbać o ten porządek, żeby znowu nie doszło do takiego czegoś i żeby znowu nie trzeba było ratować, bo to różnie bywa. Niekiedy jest tak, że już przychodzi się no i nie ma co ratować, bo już ciało jest do niczego. A tutaj jeszcze można by było trochę pobrykać w nim, nie? W tym kombinezonie. Dobrze. Dobrze. Pamiętaj, bo to jest bardzo ważne. Ja po to wszystko robię, żebyś ty w pełni był świadomy, żebyś to wszystko sobie przetworzył, przerobił. Teraz to wszystko przemyśl, ustal, zaakceptuj, poukładaj wszystko, bo to jest ważne. Słuchaj, Jędruś, będziemy kończyli. Ty całą sesję będziesz pamiętał z najdrobniejszymi szczegółami i będziesz pamiętał ją zawsze. Zawsze ją będziesz pamiętał. W każdej chwili, gdzie zechcesz wrócić na przykład do tego źródła albo gdziekolwiek, wystarczy, że tylko zamkniesz oczy i pomyślisz, że tam chcesz być i od razu tam będziesz. Użyjesz swojego czystego umysłu. Będziesz tak robił? Będę. Świetnie. Cieszę się bardzo. Ja teraz policzę. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jesteś tu i teraz. Przejmij władzę i kontrolę nad swoimi ciałami, zmysłami. Uziemiam cię. I powiedz, jak się czujesz? No jak całkowicie nowy człowiek. Ewidentnie czujesz taką zmianę? Ewidentnie. No to się bardzo cieszę. I naprawdę czuję lekkość w nogach. Porównanie, że mogą być lżejsze. Dlatego, Jędruś, cały czas potwierdza się teoria, którą głoszę, że wszystko jest w umyśle. Tak naprawdę jest wszystko w umyśle i wystarczy, żeby umysł odpowiednio oczyścić, przywrócić mu prawdziwą funkcję wykonywania i posłuszeństwa, a nie decydowania, i od razu momentalnie wszystko puszcza. To wszystko, co się dzieje, wszystko jest za sprawką umysłu. No bo umysł tu jest tylko tym, czym myśmy go stworzyli. On nie jest czymś, co przyszedł do nas. Myśmy sami stworzyli go. Tak, dzisiaj jesteś czystym umysłem i ty teraz będziesz go tworzył od nowa. Znowu będziesz rzucał mu różne programy i albo go zanieczyścisz, albo nie. Dostałeś wszystkie narzędzia, jakie są ci potrzebne, żebyś był zdrowy, szczęśliwy, radosny, wesoły i niczego nie potrzebował, bo wszystko masz. A jak będziesz czegoś potrzebował, momentalnie to do ciebie przyjdzie. I tak dokładnie się będzie działo. Zobaczysz. Teraz tylko ważne jest, żebyś jak najszybciej się przyzwyczaił do tego stanu, bo ten stan jest nowy. On jest nowy, z niego trzeba nauczyć się korzystać.